Już? Dobrze, miejmy nadzieję, że teraz będzie słychać, w razie czego można tam podkręcić, gdyby wam pasowało. A zatem chcę zająć się tematem, który tutaj został wybrany, mianowicie źródła kryzysów wiary i sposoby im zaradzania. A potem drugim punktem tego wykładu będzie wprowadzenie do pracy w grupach, którą podejmiecie właśnie już w południe, mianowicie czego naprawdę potrzebują wasze dzieci. Zanim jednak zmierzymy się z tymi tematami, chciałbym nawiązać do wezwania związanego z przeżywaniem rekolekcji. Dlatego, że rekolekcje zaczynają się wtedy, kiedy my Pana Boga dopuszczamy do głosu. Czyli w zasadzie mogłoby się świetnie obejść bez jakichkolwiek konferencji. Są zresztą takie rekolekcje, gdzie są ewentualnie nagrania na taśmach, albo na płytach, albo dostają uczestnicy jakieś książeczki. I właśnie zaczynają się rekolekcje wtedy, gdy my dajemy odpowiedź na to, co Pan Bóg do nas powiedział. Gdy my dokonujemy pewnego remanentu naszego sumienia. I tak jak wspomniałem wczoraj, dla bardzo wielu ludzi szczytowym momentem rekolekcji jest dobrze odprawiona spowiedź święta. Dlatego tam na stołach z tyłu położyłem różne wersje rachunku sumienia i bardzo zachęcam, żeby sobie je zabrać, przygotować się, pomyśleć. Być może będą tam tematy, do których człowiek nigdy nie sięgał. Jest też trzy egzemplarze, konkretnie przygotowałem takiego rozszerzonego rachunku sumienia dla małżonków konkretnie. Bo proszę was, każdy spowiada się tak jak umie, to prawda. Ale wtedy ryzykujemy, że pewnych tematów nigdy nie dosięgniemy i największe straty możemy ponosić zaniedbując dobro. Proszę sobie przypomnieć, że bardzo często na początku mszy świętej w akcie pokutnym padają właśnie te słowa: zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Zaniedbać dobro. Mogłem uczynić coś dobrego, nie chciało mi się, uważam, że to nie teraz, że to nie ja, że to do innych. I wtedy zaczyna się po prostu jakaś taka rozsypka duchowa. Więc dlatego zachęta do tego rachunku sumienia. Pomocą mogą być także w refleksji, w prywatnej modlitwie, na spacerze czy w kaplicy, artykuły, które są tam położone. Także proszę przyjąć ode mnie te książki Eucharystyczny Savoir Vivre Katolika Polaka, bo jest to też pewnego rodzaju powtórka. Tam chyba we wstępie napisałem, że jeżeli ktoś powie po przeczytaniu tej książki: straciłem czas, bo to wszystko wiedziałem, to wszystko robię, to jest oczywiste, szkoda było drukować, niszczyć lasy polskie, to jeżeli ktoś idzie do takiego wniosku, to niech zamówi mszę świętą dziękczynną, że taki jest świetny i zaśpiewa Tedeum z radości, że tak go ukształtowali, że takiego czegoś się dopracował. Natomiast jeżeli się okaże, że jednak są rozdziały, które mijają nas z daleka, z którymi się musieliśmy dopiero zmierzyć, no to wtedy oczywiście też zamówić mszę świętą dziękczynną, można w katedrze wrocławskiej, są wolne intencje, ale wtedy miserere, 51 psalm pokutny, powiedzieć: Panie, przepraszam Cię, że mijałem się z niektórymi tematami do dnia dzisiejszego. To tak a propos reklamy tego, co tam na stole. Natomiast wczoraj nie położyłem tutaj w ferworze walki takiej pewnej prowokacji, którą zatytułowałem Wiosna w Dębowcu, rekolekcje. I można będzie po tej konferencji zabrać sobie kartki, które mam w tej chwili w rękach. I tam dzisiaj jeszcze, bo to miało być wczoraj, ale powiedzmy dzisiaj, proszę sobie odpowiedzieć pisemnie na następujące pytania. Z jakimi intencjami przybyłeś do Dębowca? Czego spodziewa się od organizatorów rekolekcji i rekolekcjonisty? Czego oczekujesz od Pana Boga podczas rekolekcji? Jakie wymagania postawiłeś sobie jako uczestnik rekolekcji? Proszę się z tym zmierzyć. Zaznaczam, że to jest kartka, która zostaje dla was. To nie jest tak, że ja to będę sprawdzał albo będziemy gdzieś to ogłaszali drukiem. Nie.
Tak robią też na niektórych konferencjach, że zanim prelegent zacznie coś mówić, oczekujący na tę prelekcję ma napisać, jakie ma oczekiwania i potem, wychodząc, ma to podsumować. I to proponuję zrobić w piątym dniu, czyli powiedzmy w piątek, ewentualnie w sobotę. Co nowego wniosły rekolekcje w Twoje życie duchowe, osobiste i rodzinne? Jaki temat, wydarzenie w czasie rekolekcji okazały się dla Ciebie najważniejsze? Jak oceniasz swoje osobiste zaangażowanie w przeżywanie i współtworzenie rekolekcji, bo nie ukrywajmy, robimy to wszyscy razem? Co było Twoją największą trudnością, przeszkodą w czasie mijających rekolekcji? I jakie masz uwagi i propozycje organizacyjne, tematyczne w związku z organizacją rekolekcji w przyszłym roku, jeśli Pan Bóg pozwoli nam takich doczekać? Więc traktuję Was bardzo poważnie, ale Wy potraktujcie też siebie bardzo poważnie, właśnie po to, by nie rozminąć się właśnie z tym darem i tajemnicą, jakie kryją się w rekolekcjach. I drodzy, przejdźmy teraz do tematu związanego właśnie z tą godziną naszego spotkania. Źródła kryzysów wiary i sposoby im zaradzania. Odpowiedzmy od razu. Trudności z wiarą były, są, będą i muszą być. Proszę co do tego nie mieć żadnych wątpliwości. Trzeba by nam wyjść z definicji wiary i ustalić, czym jest akt wiary, żeby to zrozumieć. I znów aż mnie kusi, żeby Wam rozdać kartki, długopisy i powiedzieć, proszę bardzo, wysilcie się. Po latach chodzenia za Chrystusem, jak zdefiniowalibyśmy sprawę wiary? Czym jest dla Was wiara? Okazuje się, że odpowiedzi na takie najbardziej podstawowe tematy wcale nie są łatwe. Idźmy jeszcze dalej. Inaczej na to pytanie odpowiadałby uczeń klasy drugiej czy trzeciej przygotowujący się do pierwszej Komunii Świętej, inaczej maturzysta, inaczej właśnie świeżo upieczeni małżonkowie, a inaczej ksiądz już w sile wieku, po kilkudziesięciu latach chodzenia za Chrystusem i służby w kapłaństwie. I o to właśnie chodzi. Świetnie byłoby, gdyby taką definicję swoją własną wiary udało Wam się zapisać i potem do niej powracać. To już wczoraj taką prowokację Wam proponowałem, właśnie po to, żeby zobaczyć, czy rośniemy. Na zdjęciach Waszych dzieci to świetnie widać. Pokazujecie potem album mojego dziecka, jak się urodziło, nawet już są zdjęcia w łonie matki. Potem, jak rośnie, można zobaczyć, jakie mieli kiedyś ludzie zabawki, jakie sprzęty, jakie stroje. I właśnie patrzymy na ten wzrost. A tu chodzi o to, by zajrzeć do swojego serca. Czy zmienia się moja relacja do Pana Boga? Bo gdybyśmy mieli napisać taki schemat wiary, to napisalibyśmy bardzo proste równanie. Mianowicie wiara jako odpowiedź dawana Panu Bogu na Jego orędzie zbawcze, to jest praca rozumu, to jest praca woli, ale zarówno na rozum, jak i na naszą wolę oddziaływuje łaska Boża. Można więc powiedzieć, że nie wystarczy mój osobisty wysiłek. Proszę Państwa, gdyby tak było, to po co byśmy się spotykali? Starczyłoby rozdać ludziom odpowiednią ilość książek, albo zrobić odpowiednie kursy czy studia i po pięciu czy iluś tam latach człowiek by powiedział, jestem wierzący. To tak nie działa. To tak nie działa. Dlatego, że wiara zaczyna się w momencie, gdy następuje osobista relacja z Bogiem, z Chrystusem, z Duchem Świętym, ze świętymi. I proszę zobaczyć, że Pan Jezus swoim uczniom, apostołom często wypominał brak wiary. To jest niesamowite. Przecież oni widzieli Jego cuda, towarzyszyli Mu, słuchali Jego nauki, mogli o wszystko zapytać. A jednak czemuś zwątpił małej wiary? I to powiedział do Piotra, na którym potem zbudował swój kościół. Czemuś zwątpił? Jakże małej wiary jesteście?
Przecież ile razy apostołowie oblali swój egzamin wiary, choćby pod krzyżem, a jeszcze wcześniej w Ogrójcu, kiedy pouciekali. I proszę was, nie stawiajmy się wobec tego ponad apostołami. Ponieważ trudności i wątpliwości w wierze są po to, by prowokować nas do szukania, do myślenia, do szukania prawdy. I po takim kryzysie, który został dobrze, uczciwie potraktowany, zawsze znajdziemy się na wyższym poziomie. A zatem trudności w wierze, kryzysy wiary nie są grzechem. Grzechem jest tkwić w tych trudnościach. Powiedzmy, kobieta decyduje się wyjść za mąż za mężczyznę niewierzącego, bo go kocha, bo jest dobrym człowiekiem. I okazuje się, że jeżeli ten człowiek będzie uparcie bronił swojej niewiary, to po latach będzie tak samo albo jeszcze gorzej. Powiem coś, co może niektórych zdziwi. Ja nie mówię, że czegoś takiego nie ma, ale nie spotkałem małżeństwa, gdzie jedna strona byłaby wierząca, druga nie, i że po latach ta wierząca strona przekonała niewierzącego. Nie mówię, że takich nie ma. Ja takich nie spotkałem. Właśnie dlatego ważne jest, żeby nie zacinać się w uporze. Mam wątpliwości i ty mnie nie przekonasz. No to po co rozmawiać? Mógłbym tu sypać przykładami takiego właściwie oporu stawianego łasce. No na przykład kobieta powiedziała: proszę księdza, ja mam trudności z niepokalanym poczęciem Najświętszej Marii Panny. Rozmawiałam z bardzo wieloma księżmi, żaden mnie nie przekonał i ksiądz mnie też nie przekona. Mówię, no to chwileczkę, to może sobie darujmy tę rozmowę. A dlaczego pani ma trudności z niepokalanym poczęciem Najświętszej Marii Panny? No bo ja mam 4 dzieci i to jest niemożliwe. Ja mówię, proszę pani, no ręce opadają, zupełnie inny porządek, ale ona się nie da przekonać. Więc popatrzcie, można właśnie tutaj ugrzęznąć na takich dociekaniach umysłowych, intelektualnych, właśnie może po to, by się zwolnić z tego wysiłku, który nakładałoby przyjęcie wiary. To, co mówiłem wczoraj, że wielu ludzi nie chodzi za Chrystusem właśnie ze strachu. Przykład, dziewczyna z parafii Świętej Rodziny we Wrocławiu, 3. klasa szkoły średniej, no lata 80. nie chodziła na religię. Jakimś cudem udało mi się ją namówić. Przyszła 3 razy i po tej 3. godzinie, jeszcze wtedy w salkach katechetycznych, powiedziała: ja już więcej nie przyjdę. Ale dlaczego? Powiedz, może ja muszę coś zmienić, może ciebie coś denerwuje, może masz jakiś dobry pomysł. A ona mówi: nie. Nie przyjdę, bo ksiądz w taki sposób prowadzi te lekcje, że jeszcze mnie przekona. I co ja wtedy zrobię? To jest prawdziwy problem. Chryste, jeżeli ty masz rację, to ja muszę zmienić życie. A to boli, to kosztuje. I może ma rację poeta, gdy proponuje, abyśmy nasze rozważania o wierze rozpoczęli od końca. Zaprosiłem na to nasze spotkanie księdza od Biedronki, księdza Jana od Biedronki, czyli oczywiście księdza Jana Twardowskiego. Zacznij od zmartwychwstania, od pustego grobu, od Matki Boskiej Radosnej. Wtedy nawet krzyż ucieszy, jak perko z dwuczuby na wiosnę. Anioł sam wytłumaczy jak trzeba, choć doktoratu z teologii nie ma. Grzech ciężki staje się lekki, gdy się jak świntuch rozpłacze. Nie róbcie beksy ze mnie, mówi Matka Boża, to kiedyś, teraz inaczej. Zacznij od pustego grobu, od słońca. Ewangelię czyta się jak hebrajskie litery, od końca. Jak wielu ludzi hoduje w swoich umysłach wiarę według własnego pomysłu, a nie według zamysłu Bożego. Więc gdybyśmy zrobili taki eksperyment, poszli z mikrofonem, powiedzmy, gdzieś do miasta, czy tutaj do Dębowca i zaczęli pytać ludzi nieznajomych, co to dla ciebie znaczy wierzyć? Jestem przekonany, że większość odpowiedzi rozpocznie się takimi słowami. Według mnie, mnie się wydaje, ja sądzę. No i w tym właśnie sęk.
Ja to nazywam teologią misia. Mi się wydaje. Nie co katechizm, nie co papież, nie co Pan Jezus. Mi się wydaje. Teologia misia. Musimy się też zgodzić na to, że akt wiary niestety nie zmieści się w naszym rozumie. Sam rozum do tego nie wystarczy. I znów mówi Twardowski. Gdybyśmy sami sobie Ciebie wymyślili, byłbyś bardziej zrozumiały i elastyczny, albo tak doskonały, że obojętny, albo tak kochający, że niedoskonały, jak wytworni geniusze, bądź źli, bądź za dobrzy, wolnomyślący i liberalny, mielibyśmy etykę z winą, ale bez grzechu, życie bez śmierci, miłość bez rozpaczy. Nie byłoby kołatania z lękiem do bramy samotnego sumienia, dyżurnego anioła stróża, czasem jak niewiernego kota, dzikich pretensji, mam za dobrą opinię o Bogu, żeby w Niego wierzyć, albo nic nie wiem, ale jestem tak smutny, jakbym wszystko już wiedział. Musiałbyś się liczyć z nami i uważać na siebie, nie straszyć, kiedy radość zaczyna być grzechem. Spełniłbyś po kolei wszystkie nasze życzenia, urodziłbyś się nie w Betlejem, ale w Mądralinie i dopiero byłbyś naprawdę niemożliwy. To ksiądz Twardowski. I drodzy, zrobiłem tu taki przegląd artykułów o wierze z katechizmu Kościoła katolickiego. Znów ukłon w stronę tych, którzy powiedzą tak, my tak właśnie wiemy, tak wierzymy. Dla nas to nie jest nic nowego, zmarnował nam ksiądz czas. Oby tak było. Natomiast ta niebieska książka, czyli katechizm Kościoła katolickiego, powinna być w naszych rękach. Jej się nie czyta tak jak Harry'ego Pottera, nie przymierzając. Raczej trzeba ją powolutku, punkt po punkcie analizować. I, bo to jest tak, jakbyśmy mieli esencję. Samej esencji się nie pije, prawda? Dopiero się dodaje wodę, cukier, sok, czy ewentualnie cytrynę. Więc podobnie tutaj potrzebujemy czasu, żeby te poszczególne artykuły wiary do nas dotarły. Jest oczywiście cały rozdział katechizmu na ten temat. Ja sobie tu podwypisywałem nie całe, powiedzmy, wypowiedzi, punkty, tylko takie, powiedzmy, hasłowe zdania. Nie będę podawał numerów, bo to przecież jest nie do zapamiętania. Zaczyna się od 142, czyli zaraz jakby na początku katechizmu jest ten temat. Wiara jest odpowiedzią na zaproszenie, które Bóg w swej miłości kieruje do ludzi przez objawienie, chcąc człowieka zaprosić do wspólnoty z sobą. Patrzcie, dlaczego to jest ważne, bo nas bardzo często zapytają, co ci daje wiara? Po coś ty pojechał na te rekolekcje? Nie było lepszych miejsc, za drogo wam było nad morzem. Przez wiarę człowiek poddaje Bogu swój rozum i wolę poprzez posłuszeństwo, czyli mamy sprawdzian wiary. Skoro wierzę, to jestem posłuszny. Wiara jest osobowym przylgnięciem do Boga i dobrowolnym uznaniem całej prawdy objawionej. Wiara w Boga jest nieodłączna od wiary w Jezusa, Syna Bożego. Słowo, które stało się ciałem, to On, Jezus, widział Ojca, zna Go i może Go objawić. Duch Święty objawia ludziom, kim jest Jezus. Nie można uwierzyć w Jezusa, nie mając udziału w Jego Duchu. Wiara jest darem Bożym, cnotą nadprzyrodzoną, wlaną przez Niego. Wewnętrzna pomoc Ducha Świętego jest niezbędna w akcie wiary, by serce zwracało się do Boga, by oświecony został rozum. Choć wiara jest możliwa tylko dzięki łasce Bożej, to jednak jest ona aktem autentycznie ludzkim. Akt wiary nie sprzeciwia się rozumowi ani wolności. Wierzymy z powodu autorytetu objawiającego się Boga, który nie może się mylić i nie może nas mylić. Pamiętacie tę dziecięcą modlitwę? Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nie? Wierzę w coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Proszę, prosta dziecięca definicja wiary znana od dziecka. I tak nawiasem mówiąc,
najmądrzejsze z teologii są dzieci pierwszokomunijne, bo uczymy je tych prawd wiary. One, na ile je rozumieją, na ile potem przemienią ich życie, to zależy od rodziców. Ale gdyby tu były dzieci komunijne, to sypałyby z rękawa orzeczeniami, które pachną katechizmem. Wiara jest pewniejsza niż wszelkie ludzkie poznanie, gdyż opiera się na słowie Boga, który nie może kłamać. Gdyby tak nie było, to w imię czego oddawaliby życie męczennicy? Jeśli Boga nie ma, oddać życie, zgodzić się na męczeństwo, na więzienie, na poniewierkę. Charakterystyczne dla wiary jest to, że pragnie ona lepszego poznawania objawienia, czyli nikt z nas nie powie: wiem wszystko, więcej nie będę szukał, to mi zupełnie wystarczy. Nie ma niezgodności między wiarą a wiedzą, choć wiara przewyższa rozum. Aby wiara miała charakter ludzki, odpowiedź dawana Bogu powinna być zupełnie dobrowolna. To jest również bardzo ważne zdanie. Dlaczego? Dlatego, że nikogo do wiary zmusić nie wolno. I właśnie tu jest też cały problem bardzo praktyczny, gdy idzie na przykład o zawieranie małżeństwa. Dzisiaj sądy duchowne mają bardzo wiele roboty. Dzięki temu, że wielu młodych ludzi, którzy przyjdą do kancelarii, kłamią albo poświadczają swoją nieprawdę. No bo co to za problem powiedzieć księdzu: jestem wierzący, jak to sprawdzić? A potem okazuje się, że nie miał najmniejszej ochoty przyjąć do zastosowania w życiu prawd, które Kościół głosi, chociażby o małżeństwie. Czyli widzimy, że nie można kogoś zmusić. To już jeżeli by tak się złożyło, że jest jedna strona niewierząca, to niech poprosi o dyspensę biskupa, niech idzie do ślubu jako niewierzący, a nie przebrany za katolika. Na przykład na bierzmowanie. Mamy w katedrze bierzmowanie raz w miesiącu dla tych, którzy z różnych powodów nie przyjęli bierzmowania w katedrze. Powinni być przygotowani przez proboszcza w swojej parafii i potem przychodzą w ten wyznaczony dzień do katedry z odpowiednim zaświadczeniem. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że przychodzi ktoś i mówi: tak, no ten papierek już oddałem, opłatek przyjąłem, no i jeszcze bym musiał iść do spowiedzi, gdzie się to robi. To ręce opadają normalnie. No, zupełnie brak pojęcia, o co chodzi. No ale formalności niech się stanie zadość, bo dla kogoś jest ważny ten papierek. Bywa, że do konfesjonału przyjdzie niewierzący człowiek. Ja jestem gotów z nim rozmawiać. Ale jak on przychodzi i mówi, że ma taki świstek do podpisania, to mówię: chce pan mój autograf? Chętnie, proszę. Do zobaczenia w innym miejscu, w innym czasie. Proszę zobaczyć, ilu ludzi czeka na to. Bez wiary nie ma zbawienia. Wiara jest darem Boga dla człowieka. Wiara jest początkiem życia wiecznego. Tyle z katechizmu wynotowałem. A może jeszcze przy chcie też wychodzi wiara ludzi, którzy o ten chrzest proszą. Proszę zobaczyć, jeżeli Kościół chrzci małe dzieci, które jeszcze przez długi czas nie mają pojęcia, co się dookoła dzieje, no bo nie mogą, nie mają takiej możliwości, to ten chrzest odbywa się na podstawie wiary rodziców. No i chrzestnych, bo bywa, że rodziców sobie dziecko, no na pewno sobie dziecko rodziców nie wybiera, ale rodzice wybierają chrzestnych, prawda? I teraz przychodzą do chrztu, no to przecież na własne oczy słyszałem: o co prosicie Kościół Boży dla waszego dziecka? O zdrówko. No to do przychodni proszę, nie? Proszę was, no to naprawdę można się uśmiechnąć. Był taki chrzest w mojej parafii rodzinnej, przyjechałem tam do mamy i akurat dołączyłem się do koncelebry i całe szczęście, że to nie ja przewodniczyłem, bo może bym w więzieniu siedział do tej pory. No proszę wyobrazić, chrzestny przyszedł, było owszem, tak teraz, to był sierpień, przyszedł w klapkach, w krótkich spodenkach, wytatuowany od ucha do pięty, w jakimś t-shircie, niósł tę świecę jak pałkę
powiedzmy w ręce dnem do góry jakieś dredy, czy jak się to nazywa, nie? No to po prostu no, obwieź. A jeszcze chrzest odbywa się tak na podwyższeniu, tak niedaleko ołtarza, także wszyscy go widzieli. I gdybym ja chrzcił to dziecko, podszedłby ten gość do chrzcielnicy, zapytałbym go, proszę pana, pójdzie pan po dobroci, czy panu pomóc? Wyjdzie pan po dobroci z tego kościoła, czy panu pomóc? A potem bym to powiedział przez mikrofon. A potem bym poprosił ministrantu, gdyby stawiał opór i byłbym w więzieniu oczywiście. A on by się dziwił, co od niego chce. To ziemu jest ciepło. Ale gdzie ci rodzice takiego grzmota wyczaili? I popatrzcie się, nie jest łatwo znaleźć porządnych chrzestnych. To co, niech by bił, byle był, tak? To coś niesamowitego. I właśnie to są konkretne sytuacje, gdzie wychodzi ten brak wiary człowieka i pół biedy, kiedy ten człowiek to uzna, bo wtedy mu można pomóc. Natomiast jeżeli on to swoje byle jakie życie będzie usiłował nazywać właśnie życiem bieżącego człowieka, no wtedy to jest zgorszenie. A zatem wiara to styl życia, a nie przede wszystkim zestawienie dogmatów. Papież Franciszek mówi, pokaż jak żyjesz, powiem ci jak wierzysz. Inaczej, dopóki zasady wiary nie decydują o kształcie naszego życia, trudno mówić o sobie, o kimś, że jest człowiekiem wierzącym. No deklarować, też wczoraj mówiliśmy, wcale nie jest tak trudno. Rozpowszechnione nawet wśród wykształconych ludzi twierdzenie, jestem wierzący, ale nie praktykujący, to po prostu nonsens. Ale jest jeszcze jedna możliwość, praktykujący niewierzący. Ilu ludzi jest w tej drugiej drużynie, a może i wśród nas? Proszę o to przykład. Rzecz miała miejsce w Oleśnicy, dawno, dawno temu. Poproszono mnie o rekolekcję. I tak się złożyło, zapamiętałem datę, to była czwarta niedziela Wielkiego Postu. I następny dzień, 25 dzień marca, dzień życia, dzień świętości życia. I tak się złożyło, że w tę czwartą niedzielę przyjechali do parafii studenci, prosząc o to, żeby wierni złożyli podpis pod petycją dotyczącą ochrony prawnej życia poczętego. Wiemy, że ten temat od 1956 roku ciągle jest wałkowany w Polsce, no i jakoś nie umiemy się z nim rozprawić. I naprawdę byłem pełen podziwu, bo zrobili to niezwykle kulturalnie. Ksiądz proboszcz też naprawdę nie szczędził wysiłku, żeby ludzie rozumieli, o co chodzi. Nikt nikogo tam nie namawiał, było krótka prośba, żeby właśnie po mszy świętej to zrobić. Ale jeszcze jeden szczegół mi utkwił. Mianowicie w tym dniu proboszcz poprosił, żeby policzyć ludzi, którzy przyszli do kościoła. Ta parafia liczyła według papierów 18 tysięcy ludzi. Na mszę świętą przyszło 6 tysięcy, czyli bardzo dużo, prawda? 1/3. I to taka dobra 1/3, bo przecież nie wszyscy mogą przyjść. Dobrze, ale teraz proszę sobie wyobrazić, z tych 6 tysięcy ludzi, ile zebrano podpisów? 200. Ja na drugi dzień nie posiadałem się z bólu i rozczarowania. Rekolekcje trwają do czwartku, więc ja w poniedziałek, w ten dzień świętości życia, pytam ludzi, słuchajcie, wczoraj taki efekt, 200 podpisów na 6 tysięcy ludzi. Jakich jeszcze użyć argumentów? Jakich prelegentów sprowadzić? Jakie książki, jakie filmy mają przekonać, że nie wolno zabijać dzieci? I proboszcz przedłużył te podpisy do czwartku. Z tym, że w te dni poprzednie na rekolekcję przyszło 3 tysiące ludzi. A więc połowa tych z niedzieli. I proszę wyobrazić, że z tych 3 tysięcy w sumie ludzi 1370 podpisów było. Ludzi, którzy chodzili na rekolekcje. I dlatego tutaj ośmieliłem się napisać takie zdanie. Praktykujący niewierzący. Wierzę, ale katolik.
Jest też dzisiaj jeszcze nowe pojęcie, które przebija się przez to wszystko, mianowicie katolicyzm kulturowy. Już go parę razy tutaj użyłem. Czyli dziecku się należy chrzest, dziecku się należy pierwsza komunia święta, jeszcze ewentualnie może bierzmowanie, dla najoważniejszych nawet ślub, jeżeli za wielkiego nie będą stawiali oporu. Ale to wcale nie znaczy, że będzie to przekładało się po prostu na życie. No mamy jeszcze jeden przykładik teraz bieżący taki, mianowicie sierpień jako miesiąc trzeźwości, miesiąc bez alkoholu. Nie wiem, jak będzie w tym roku, jestem wściekłym abstynentem, przepraszam, trudno, temat leży mi na sumieniu, więc jestem nie tak, że nie tylko nie piję, ale krzywo patrzę na tych, co piją, nikomu w prezencie nie dam alkoholu. No najgorsza rasa, jaka żyje na świecie. I teraz mieliśmy listy pasterskie przez te lata, bo to przecież nie od wczoraj jest ta praktyka. Dlaczego mielibyśmy w sierpniu powstrzymywać się od alkoholu? No ale tak, ale ja mam ślub, a ja mam imieniny, a co ludzie powiedzą, a jak to grilla, co może mlekiem te kości zwierzęcia popijać? I już mamy wytłumaczenie, to ty sobie czytaj, ja swoje zrobię. I właśnie to jest ta schiza, która potem odbija się na dzieciach. Nawet podskoczyć nie możesz do własnej córki czy syna, bo on ci natychmiast wytłumaczy, że to nie ma sensu. Młodzi ludzie mówią, nienawidzimy świąt. Nienawidzimy tego kłamstwa przy wigilijnym stole. Łamiemy się opłatkiem, no i nie wiadomo, co tam wymyślamy z życzeniami, a widać, że tam ktoś płacze w kącie, bo brakuje porozumienia, brakuje dobrego słowa, brakuje opieki, a może nawet sprawa w sądzie. A więc, drodzy, naprawdę sprawa zdefiniowania dla siebie, czym jest wiara, to jest nasze być albo nie być w Kościele. I to, że topnieją właśnie szeregi ludzi obecnych na Eucharystii, ma swoje przyczyny. I właśnie teraz troszkę do nich przejdziemy. Kto i kiedy będzie miał kłopoty ze swoją wiarą? Rozpatrzymy przynajmniej kilka sytuacji. Po pierwsze, nie wierzę, ponieważ nie znam Boga, nie poznaję Go. On jest tajemnicą, ale tajemnicą do poznania i do pokochania. A jak można kochać kogoś, kogo się nie zna? To będę może trochę złośliwy, ale to zdaje się tylko ci internauci mogą się cieszyć, że mają tysiące przyjaciół, prawda? Wystarczy bateryjkę wyjąć z tego urządzenia i po przyjaciołach. Roman Brandstetter napisał tekst, który warto znać, do którego warto się odwołać. Chodzi tutaj o znajomość Boga, znajomość Chrystusa. Może już wiecie, ktoś wam przypomniał, albo sami przeczytaliście, że to jest konwertyta. On co prawda już nie żyje, nawrócił się, jest Żydem i napisał fantastyczną książeczkę pod tytułem Krąg Biblijny. Radzę przeczytać. I fragment z tej książki. Popatrzmy prawdzie w oczy. Wielu ludziom Pismo Święte wydaje się być niepotrzebne do życia i wiary. Wierzą w Chrystusa, nie wiedząc, kim On jest. Ich wiedza o Bogu człowieku składa się z kilku prawd katechizmowych i z luźnych, niepowiązanych z sobą opowiadań ewangelicznych. Można zaryzykować twierdzenie, że szerokie rzesze katolików wierzą w Chrystusa, nie znając Pisma Świętego. Nie kwestionuję szczerości ich uczuć religijnych, ale trudno nie zauważyć, że taka świadomość wyznaniowa, oderwana od swoich historycznych korzeni, przeobraża się w praktyce w mitologię o prymitywnych treściach. Codzienna lektura Ewangelii zmusza nas do konfrontacji naszego życia z nauką Chrystusa. Niechęć człowieka do codziennego czytania Pisma Świętego jest najczęściej owocem lenistwa, biorącego swój początek w uczuciu trwogi przed konfrontacją z prawdą Boga. W sądzie nie można zasłaniać się nieznajomością przepisów prawnych. Chrystus żądał od ludzi, by czcili to, co znają. W rozmowie z Samarytanką przy studni Jakubowej wyraźnie powiedział: wy wielbicie to, czego nie znacie, a my wielbimy to, co znamy.
Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. To święty Hieronim. Nieznajomość Chrystusa jest jego odrzuceniem i odrzuceniem Boga. Straszny jest widok ochrzczonego, inteligentnego człowieka po studiach, który swoją wiedzę religijną skazał na zmarnowanie. Więcej wiedział, idąc po raz pierwszy do pierwszej Komunii Świętej. Sprawdźcie kiedyś. Oby nam tylko wyszkolony, inteligentny umysł nie przeszkadzał, gdy uzbroimy go w pychę. Zawstydzi nas dziecko wyznające z pokorą. Wierzę w Ciebie, Boże żywy. Twe słowo mylić nie może. Boże, choć Cię nie pojmuję. A wielki Tomasz z Akwinu, który wszystko, co napisał o Bogu, nazwał słomą, coż by znał? Jak niewierny Tomasz, swych nie szukam ran, dzisiaj to moje w innej wersji, lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan. Pomóż wierze mojej, Jezu, łaskę swą, ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą. I może jeszcze to samo ksiądz Twardowski w jego wersji. To, co nielogiczne, prowadzi do wiary. Gwiazda, co spadła z nieba dla nikogo, zając, co ma tylko strach swój na obronę, miłość do połowy, szczęście nieszczęśliwe, kucyk nadziei i Brudas, który przyszedł, aby powiedzieć: tak zimno, a Pan Jezus za lekko ubrany, róża pomarszczona, łabądź wiosłujący tylko jedną nogą, za wielki Pan Bóg, żeby wejść do głowy. To pierwszy problem. Nieznajomość. Więc skoro nie znam, jakże będę tu angażował się w styl życia, który dopiero jest niezrozumiały. Drugi problem. Człowiek niepraktykujący wydaje wyrok na swoją wiarę, gdy odrzuca modlitwę i życie sakramentalne. Bo co to znaczy modlić się? Jak związek małżeński czy przyjacielski nie przeżyje bez stałego, prawdziwego dialogu, tak umrze wiara bez modlitwy. Kto się nie modli, ten się nie zbawi, mówi katechizm. A kto działa w sakramentach świętych? Kto je ustanowił? Uchroni wiarę żywą para żyjąca jakby w małżeńskim związku bez Bożego błogosławieństwa? Przecież to Pan Jezus powiedział: beze mnie nic nie możecie uczynić. Skoro praktyki religijne oznaczają wejście właśnie w relacje z Bogiem, no to jak zbuduje relacje bez źródła? Głupiec mówi: niech wyschnie źródło w górach, byle będzie płynęła woda w mej chałupy murach. Głupiec tak powie. Czyli widzimy, że bez modlitwy, tego podstawowego jakby sposobu nawiązania relacji z Bogiem, nie pójdzie do przodu sprawa. Inna rzecz, znów kolejny problem, czym dla nas jest modlitwa. Jak często jest monologiem, prawda? A zaczyna się modlitwa wtedy, kiedy ja odpowiadam na Boże Słowo, które cały czas do mnie trafia. Bóg cały czas na różne sposoby do nas mówi. Można go zagłuszyć, można go odrzucić, można powiedzieć: posłucham cię innym razem, to mi nie pasuje, tego nie chcę. Trzecia rzecz. Papież Franciszek mówi o sobie: jestem grzesznikiem, na którego spojrzał Bóg. Może gdybyśmy na swoich lustrach w łazienkach umieścili właśnie taki napis: jestem grzesznikiem, umielibyśmy żyć w prawdzie o sobie samych. Owszem, sądzimy i skazujemy tylko innych, zaś do swoich grzechów inteligentnie dorabiamy ideologię, która ma nas usprawiedliwić. Czy to nie jest straszne, że chrześcijanina wciąż trzeba zachęcać, namawiać do regularnej, systematycznej spowiedzi świętej? Wyspowiada się wielu z nas ochrzczonych koleżankom, kolegom przy piwie, w poczekalni, w pociągu, czy psychologa, psychiatry, byle nie w konfesjonale. A tylko tam usłyszymy, nawet z ust marnego naszym zdaniem księdza, słowa otuchy i nadziei: idź, odpuszczają ci się twoje grzechy.
I gdybyśmy mieli kogoś takiego niewierzącego, ale uczciwego, to on by nam pokazał, jak się pozbyć wiary. Najpierw przestaje się człowiek modlić, potem przestaje się spowiadać, potem przestaje chodzić na Eucharystię, a potem to jest tylko kwestia, czy się stoczy w alkohol, w narkotyki, czy w jakieś inne uwikłania i nagle okaże się, że z wiary zostało tyle, co z zeszłorocznego śniegu. Gdy do świętego Jana Bosko przychodzili chłopcy, chcąc podyskutować o problemach i trudnościach w wierze, ten proponował im najpierw spowiedź świętą. Po przyjęciu tego sakramentu młodzi ludzie już nie mieli problemów z wiarą. Widzisz, tłumaczył im święty wychowawca z Turynu, twoim problemem były twoje grzechy. A są takie grzechy, które ogromnie człowieka oślepiają. Powiedzmy jasno, musi stracić wiarę ktoś, kto się szczerze, regularnie nie spowiada. A przecież uczono nas jako dzieci, by spowiadać się przynajmniej raz w miesiącu. Gdyby zaś zdarzył się grzech ciężki, jak najszybciej. Może więc trzeba poprosić o łaskę żywej wiary, dziecięcej wiary, tak jak to uczynił cytowany już dzisiaj tutaj ksiądz poeta w sutannie, ksiądz Jan Twardowski. Moja święta wiaro z klasy trzeciej B, z coraz dalej i bliżej, kiedy w kościele było tak cicho, że ciemno, a w domu wciąż to samo, więc inaczej, kiedy święty Antonio, strzyżony i zawsze z grzywką, odnajdywał zagubione klucze, a Matka Boska była lepsza, bo przedwojenna, kiedy nie miała pretensji do nikogo, nawet zmokła kawka, a miłość była tak czysta, że karmiła Boga, wielka i dlatego możliwa. Kiedy martwiłem się, żeby Pan Jezus nie zachorował, bo by się komunia nie udała. Kiedy rysowałem diabła bez rogów, bo samiczka. Proszę Ciebie, moja wiaro malutka, powiedz mojej starszej siostrze, wierze dorosłej, żeby nie tłumaczyła. Dopiero wtedy można naprawdę uwierzyć, kiedy się to wszystko zawali. Proszę Was, muszę tutaj dodać sprawę bardzo poważną, dotyczącą właśnie spowiedzi świętej. Chyba największy ból, kiedy odchodzą ludzie na drugą stronę życia nieprzygotowani. W Brochowie byłem 3 lata kapelanem. W szpitalu jako pacjent 23 razy. Napatrzyłem się od środka, jak to wygląda. I gdy jako kapelan chodziłem po tym brochowskim szpitalu, nie tym ginekologicznym, tylko tym starym, tam były choroby wewnętrzne, tam było 150 łóżek. Chodziliśmy tam do każdej sali 4 razy w tygodniu. W niedzielę i w 3 zwykłe dni, plus na każde wezwanie oczywiście. I pamiętam, że taki rekord rozdanych Komunii Świętych przed Świętami Bożego Narodzenia, dzień przed Świętami Bożego Narodzenia, to było 35. Wszystkie łóżka były zajęte. I teraz gdyby ten człowiek, który nie przyjmował Komunii Świętej, powiedział, jestem niewierzący, to ja to rozumiem. Ale oto jedna sala, leży 5 gości, to jak dziś pamiętam. Chodzę z uśmiechem, wiadomo, komża, stuła, bursa z Najświętszym Sakramentem, szczęść Boże, panowie, słuchajcie, dzisiaj świetna okazja, jutro święta, dzisiaj możecie bez kolejki się wyspowiadać, jestem do waszej dyspozycji, udzielę Komunii Świętej. Cisza, tylko telewizor wyje w kącie. Podchodzę do pierwszego gościa, on mówi, no, wie ksiądz, no, mnie dopiero przywieźli, ja się nie orientuję. Podchodzę do drugiego, zaszczech mi dali, tyłek mnie boli. Trzeci mówi, jutro mnie wypisują, ja nie chcę. Czwarty mówi, 25 lat nie byłem do spowiedzi, więc nie wiem, o co tu chodzi. A piąty mówi, ty odsuń się, bo mi dziennik telewizyjny zasłaniasz. A co robi rodzina? Rosołek, bo to takie zdrowe, prawda? Pójdę do ordynatora, może da się coś załatwić. Boimy się księdza w szpitalu, bo chory pomyśli, że umrze, jak ksiądz do niego przyjdzie. A o czym mam myśleć? I efekt jest taki, że zapytajcie waszych proboszczów. Większość ludzi umiera bez przygotowania.
I teraz, że to się da zrobić, co ja się przekonałem, przekonałem się jako pacjent właśnie. Ksiądz potrzebuje do nawrócenia współleżącego w celi, w tej sali chorych, to na jedno wychodzi, 5 dni. Więc kiedy byłem z gościem tydzień, okazało się, że skruszał. Więc scenka taka właśnie z Brochowa, cela dwuosobowa, przywieźli mnie po południu, ledwo żyłem, no jakoś przeżyłem do rana, ciężko było, no ale żyję. I w południe przychodzi pielęgniarka, przyprowadza jednego gościa i widać go znała, bo mówi, proszę pana, no tutaj pan widzi, na dostawkach leżą ludzie, jedyne wolne miejsce to w tej dwuosobowej sali, ale będzie pan leżał z księdzem. O matko, skonstruował jakąś litanię, nie była to litania do wszystkich świętych, raczej odwrotnie. No i się zaczęło. Z tym, że ja tu ledwo zipię, więc się nie odzywałem, a ten sobie dawał czadu. A że księża, a jeden gorszy od drugiego i tak dalej. Na drugi dzień dalej tam bluzga, ja już tam trochę głośniej oddycham. W każdym razie w trzeci dzień już zaczął mówić naprzemiennie i proszę pana, i proszę księdza. W czwarty dzień ja już zacząłem chodzić, więc jakąś kawę wypiliśmy razem. No więc zaczął się zwierzać, mówi, no proszę księdza, no tak, mam żonę, taki trochę gorszy egzemplarz mi się trafił, nie? Potem, że ma dwóch synów, no jeden to owszem, drugi jest akurat pod opieką państwa za takimi grubymi drutami w oknie, nie? W sobotę, to pamiętam jak dziś, w sobotę mówi, proszę księdza, ja to bym się nawet wyspowiadał, ale tu nie ma kratek w tym pokoju. Ja mówię, to ja przez te pręty w łóżku pana wyspowiadam. Wyspowiadał się. W niedzielę był jednym z 5, którzy przyszli na mszę świętą, a obszedłem całe piętro. Na tym piętrze odprawiałem mszę świętą. I mówię, słuchajcie, przyjdźcie, o 11 będzie msza święta. Przy okazji sprawdziłem, ilu słuchało transmisji mszy o 9. Tam było 60 ludzi na tym piętrze, więc obłożnie chorych może 2. Reszta, no wiadomo, jak to w szpitalu, włoski, paznokietki, karty, kawki, herbatki, nie? Ale każdemu powiedziałem, przyjdź na mszę świętą. Przyszedł tylko ten mój kolega z tego starszy ode mnie gościu, a w poniedziałek rano, jest 5, kto był w szpitalu, to wie, o 5 rano przychodzi pielęgniarka sprawdzić, kto przeżył, nie? To znaczy na niby tam termometr, ale to w sumie chodzi kogo już tam przewieźć nogami do przodu. Patrzę, mojego dziadka nie ma, nie? A mojego brewiarza też nie ma. Wraca wieczorem, przynosi mi przez księdza dobra książka, 2000 stron, nie? Ale 5 dni to kosztowało. Ja tego nie żałuję. Bo przekonałem się, że to jest tyle czasu potrzeba, bo w zeszłym roku leżałem w styczniu, i trzymali mnie tylko 4 dni. To za krótko dla facetów. Nie wiem, jak by było w żeńskiej sali, no ale nie chcę wiedzieć. Natomiast chodzi o to, że jeżeli tego nie zrobi rodzina, to kapelan praktycznie nie ma szans. Może ewentualnie, żeby was trochę pobudzić do śmiechu, może to zrobić czasem salowa. Pamiętam, że na wykładzie dla kapelanów szpitalnych jeden z kapelanów szpitala przy ulicy Banacha w Warszawie opowiadał, że miał takiego opornika na oddziale, tam jest ponad 1000 chorych w tym szpitalu, więc ten ksiądz tam mieszka po prostu. Więc zauważył, 20-paroletni mężczyzna umiera na raka płuc. No, wygląda to strasznie i pachnie też nieładnie. Chodził do jego separatki, a ten nie. No i pewnego razu ksiądz przychodzi, a już widzi, że tam powiedzmy grabarze tylko czekają, kiedy go wynieść. Więc pewnego razu przychodzi na oddział, a pielęgniarka mówi, proszę księdza, proszę tam do tego pokoju, tam pilnie domaga się księdza. On się zorientował, że to jest właśnie pokój tego gościa, który go cały czas przepędzał. No ale dobrze, idzie do niego, do sali, a chłop rymc na kolana, proszę księdza, odpowiedź. Ksiądz mówi, no dobrze, ale tyle dni pan tutaj opór stawiał, co się stało? A mówię, a proszę księdza, wczoraj przyszła tutaj salowa sprzątać, taka młoda, ładna, no nie wytrzymałem, zacząłem ją tam obmacywać, podszczypywać, a ta, jak mi z liścia dała w gębę, mi ty truposu, jutro nogami do przodu cię wyniosą, a tobie się takich rzeczy zachciewa.
wyspowiadał się, na drugi dzień umarł. Zdążyła. Pan Bóg ma swoje sposoby. Ale nasza mądrość polega na tym, że wykorzystujemy nasze dzisiaj. I to wam kładę na serce, bo jak ktoś był w szpitalu, to wie, otumaniony bólem, samotnością, lekami, nie reaguje tak jak zwykły, normalny człowiek. I dlatego bardzo mi na tym zależy, żebyśmy jednak o tę spowiedź świętą naszych bliźnich się upominali. Dalej. Kolejna sprawa, o której już mówiliśmy dzisiaj na mszy świętej, to zgoda na zatrucie własnego duchowego środowiska naturalnego. I kto was, z was zna albo znał księdza wujka, czyli Aleksandra Zienkiewicza, jego książki Miłości trzeba się uczyć, to tam mógł przeczytać taki katalog artykułów na nie, który proponuje wujek każdemu z nas. Nie każdy film, nie każdy strój, nie każda rozrywka, nie każde towarzystwo, nie każda lektura. Tak, dlatego trzeba sprawdzić, jakie gazety są do waszych domów sprowadzone, ile godzin grzebiemy w internecie, czego tam naprawdę szukamy, ile godzin pochłania telewizja, a trucizna działa. Nie zabija od razu, ale skutecznie. Proszę was, policzono, że w Polsce mamy 12 milionów ludzi uzależnionych od pornografii. I wyczytałem gdzieś, że największym właśnie dobrodziejstwem w cudzysłowie internetu jest dostęp do pornografii. To tak ma wyglądać nasz postęp. Więc problem istnieje. Kto z kim przestaje, w takim się staje. Na kogo powołujemy się w swoich dyskusjach, sporach i rozmowach? Kto jest dla nas autorytetem? Papież? Urząd nauczycielski Kościoła? Biblia? Zdrowie? Delikatne sumienie? Przykazania? Jeżeli mówi się o współczesnym pokoleniu, że to są ludzie przyklejeni do smartfona, to proszę policzyć, ile godzin zajmuje temu człowiekowi właśnie korzystanie z tego sprytnego urządzenia i ile zostaje na życie duchowe. Przypominam, w smartfonie są także treści religijne, są konferencje, są filmy, wszystko jest, ale jest kwestia, co ja wybiorę. I porównanie tego czasu, który poświęcam dla swojej duszy, z tym, który poświęcam na coś zupełnie innego, jednoznacznie pokazuje, dlaczego potem jest w nas to myślenie światowe. Dlaczego na przykład wolimy powiedzieć wszystkiego najlepszego, niż powiedzieć, żebyś został świętym. Albo to, co mówiłem wam z tym brewiarzem, prawda, u tych lekarzy, nie? Oni tego nie zapomną, bo standardy są zupełnie inne. Więc jest problem. Jest problem, co dla nas, jaka jest nasza po prostu hierarchia ważności, hierarchia wartości, wśród których się obracamy. A karmić będziemy tylko tym, czym sami żyjemy. Więc właśnie nasze rozmowy przy stole chociażby, prawda? Czego one dotyczą? Już będziemy wiedzieli, co możemy zrobić. Najpoważniejsze zagrożenie wiary. Zasady chrześcijańskiego postępowania nie są wprowadzane w życie codzienne. Wiarę pozostawiamy w przedsionku naszych gabinetów, miejsc pracy, by nam nie przeszkadzała w interesach, układach, nie psuła przyjemności. Proszę was, po kolędzie nie chodziłem za dużo, ale chodziłem. Przyjęli mnie gdzieś w jakimś pokoju, krzyża nie ma, obrazu nie ma. Pytam się, a gdzie wy się tu modlicie? No każdy jak chce, no a czemu tu nie ma krzyża? Proszę księdza, tu się dzieją takie rzeczy, że Pan Jezus by spadł z tego krzyża. No to gratuluję. Jest problem. Sami niewierzący po pijanemu jeżdżą po naszych ulicach? Tylko niewierzący siedzą w więzieniach? Tylko niewierzący rządzą naszą ojczyzną? Tylko niewierzący głosowali za prawem do zabijania? Tylko niewierzący chcą handlu w niedzielę? Rozwodzą się, handlują narkotykami.
To jasne, jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno. I drugie zdanie. Jeśli nie żyjesz według głoszonych zasad, to zasady te sprowadzasz do poziomu własnego życia. A zatem albo zmień imię, albo zmień swoje postępowanie. Dalej, wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. I to jest nasz obowiązek. Tego oczekuje Jezus i Jego Kościół od każdego ochrzczonego. To wczoraj mówiliśmy. Wbrew temu, czego oczekuje świat, domagając się prywatyzacji religii. Proszę Państwa, to nie jest nowy temat. To nie stało się za naszych czasów. To nie jest tak, że inni, ci poprzedni byli od nas lepsi i nie mieli takich problemów. Dzisiejsze pierwsze czytanie też pokazywało, że już święty Paweł interweniował, pokazując, że ludzie dali się zatruć jakimś baśniom, jakimś, powiedzmy, nowinkom. A tutaj oto tekst świętego Jana Złotoustego. Chrześcijanin niedbający o zbawienie bliźniego jest najbardziej nieczułym z ludzi. Czy zaczyn włożony do mąki będzie nim prawdziwy, jeśli jej całej nie zakwasi? A czy nazwiemy pachnidłem coś, co nie wydziela żadnego zapachu ani woni? Nie mów, nie mogę pociągnąć innych za sobą, bo jeżeli jesteś chrześcijaninem, to tak się stać musi. Natura nie znosi sprzeczności, a więc do istoty chrześcijaństwa należy pociągać ku sobie innych. Nie znieważaj Boga. Gdybyś powiedział o słońcu, że nie może świecić, to kłamu mu zadajesz. A gdy mówisz, że chrześcijanin nie może być użyteczny, to znieważasz Boga i czynisz go kłamcą. Bo łatwiej jest słońcu nie ogrzewać i nie świecić, niż chrześcijaninowi nie być światłością. Łatwiej byłoby światłu zamienić się w ciemności, niż gdyby tak stało się z chrześcijaninem. Nie może się ukryć światłość chrześcijanina, nie da się przesłonić tak mocne źródło światła. Proszę Państwa, to jest właśnie ten problem. Daliby nam święty spokój, gdybyśmy się schowali do zakrystii, do dębowca, gdziekolwiek, byle nas nie było widać. To, co wspomniałem wczoraj, zostałem zaatakowany przez tych młodych ludzi w tramwaju. Ich zdrzaźniła moja sutanna. Nic więcej. To wystarczyło. Więc lepiej się nie pokazywać, prawda, w sutannie. Lepiej spokojnie przespać trasę z Wrocławia do Rzeszowa, tak jak ja to zrobiłem wczoraj. Po co mają mnie czepiać? Ja się pomodlę, ja trochę pośpię, ja coś posłucham, poczytam, nie? A pojadę w sutannie, dym gotowy. Tylko proszę Państwa, nawet jeżeli będę bez sutanny, bez względu na powody, bo jak się źle czuję, rzeczywiście jadę na cywila, po co sensację robić, to jednak inni patrząc na nas, na mnie, myślę na nas księży, muszą się domyślić, że to jest człowiek Jezusa. No i posłuchajcie, aby nie było, że tylko świeckim dokuczam. Historia z sanatorium. Też byłem dwa razy jako pensjonariusz, więcej już nie pojadę. To się nie da. Ale to jest osobna opowieść. Nie wiem tylko, czy na spowiedź, czy na pogodny wieczór, nie? Bo to takie tragikomiczne. No ale taka sytuacja. Oto jest sanatorium. Przyjeżdża młody ksiądz, pewnie po szpitalu, no i prosi o osobny pokój. Niestety osobnego pokoju nie ma, wobec tego pani w recepcji mówi: proszę pana, to ja tu dobiorę jakiegoś młodego człowieka, żeby wam było raźniej. Mamy taki jeden dwuosobowy pokój, tam powiedzmy na drugim piętrze. Mieszkają tam same kobiety, ale wy będziecie mieli taki dwuosobowy pokoik. No i rzeczywiście przychodzi ten towarzysz sanatoryjnych, prawda, zmagań do tego pokoju. Panowie bardzo sobie przypadli do gustu, no i zaczęło się sanatoryjne życie. Zapuśćmy na to zasłonę, co oni robili, jak żyli. W każdym razie, jak wspomniałem, tam same kobiety na tym piętrze, tylko oni dwaj. No i pewnego razu ten świecki przychodzi mi: ty słuchaj, Franek, wiesz co? Ta głupia Zośka Ruda, wiesz, ta z trzeciego piętra, ona mówi, że tu na naszym piętrze mieszka jakiś ksiądz, a tu mieszkasz przecież tylko ty i ja.
się nawet nie zorientował, że to może być duchowne. I właśnie o to chodzi, że my dzisiaj potrafimy zadbać o taką poprawność polityczną, a co to znaczy? Że się zapieramy Chrystusa. I tu jest problem. Inni, patrząc na nas, mają pytać o Niego, aby ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który jest w niebie. No taka jest idea, prawda? I dlatego ja mogę być gdziekolwiek, a inni, patrząc na mnie, muszą zobaczyć, że jednak zachowuję się inaczej niż wszyscy inni. Więc postawmy uczciwie pytanie, ilu z nas byłoby stać na to, właśnie żeby w taki sposób po prostu świadczyć o Chrystusie. No jeszcze jeden punkt, oczywiście nie ostatni, no w naszym sensie nie wyczerpuje tematu, ale istotna sprawa, wiara jest łaską, darem Boga samego. Dlatego wołamy na wszystkie sposoby, nie tylko powiedzmy wyznając wiarę w czasie mszy świętej, Panie, przymnóż nam wiary, Panie, wierzę, ale zaradź mojemu niedowiarstwu. Panie, nie daj, by ustała moja wiara. Oto się modlił Jezus w wieczerniku dla swoich uczniów. Oto modlił się dla Piotra, aby nie ustała Twoja wiara. I właśnie po to wszystko. Więc ostatnie zdanie znów niech jeszcze wybrzmi w wydaniu księdza Jana Twardowskiego. Tytuł wiersza, proszę o wiarę. Stukam do nieba, proszę o wiarę, ale nie o taką z płaczem na ramieniu, taką, co liczy gwiazdy, a nie widzi kury, taką jak motyl na jeden dzień, ale zawsze świeżą, bo niedokończoną, taką, co biegnie jak owca za matką, nie pojmuje, ale rozumie, ze słów wybiera najmniejsze, nie na wszystko ma odpowiedź, i nie przewraca się do góry nogami, jeżeli kogoś szlak trafi. Świetne lądowanie, prawda? Jak na poetę czytanie. Proszę Was, temat jest niedokończony i nie łudźcie się, że kiedykolwiek, jakikolwiek lekcjonista czy wykładowca ten temat wyczerpie tak, żeby ludzie wyszli i powiedzieli, teraz już wierzę, teraz nie mam wątpliwości. Może tak być, że teraz wierzysz, a zobaczymy jutro. Pamiętaj, że wiarę nosimy w bardzo kruchych naczyniach. I to byłaby właśnie ta pierwsza część, ale żeby Was nie męczyć, to zróbmy tak, jeszcze Wam zajmę 7 minut, patrzę tu na zegarek, bo w końcu do pierwszej komunii świętej byłem, to mam zegar. I właśnie chcę zrobić takie wprowadzenie do tej pracy w grupach, którą sobie po prostu zorganizujecie i gdzie będziecie mogli się podzielić swoim doświadczeniem jako rodzice. Bo temat tej pracy w grupach brzmi, czego naprawdę potrzebują dzieci w rodzinie. Bardzo często odpowiedź na takie pytanie po stronie dorastających i dorosłych dzieci w odniesieniu do własnych rodziców jest w zasadzie prosta i jasna. Pierwsze, spełniajcie nasze kaprysy. Drugie, dawajcie nam kasę, im więcej, tym lepiej. I trzecie, nie wtrącajcie się do naszego życia. To jak wasze dzieci będą duże, to jest taka szansa, że to po prostu wam może wybrzmieć w uszach. To prawda, że dziecko przychodzi na świat jako egoista, terrorysta, gdyż do pewnego wieku samo sobie nie poradzi. Jednak z takiej postawy powinno wyrosnąć, bo jeśli nie, to marny widok, jak mówi klasyk pochowany na cmentarzu świętej rodziny, przepraszam, na Bujwida, czyli ksiądz Marian Biskup. Marny widok, marny los czeka takie dziecko i wszystkich, których spotka w swoim życiu. No i właśnie, pierwsze, jeśli zechcecie skorzystać z tej podpowiedzi, przypomnijcie sobie wy rodzice swoje własne lata dziecięce i młodzieńce. Co z perspektywy waszej dzisiaj wydaje się najistotniejsze? Co najcenniejszego przechowujecie w waszych wspomnieniach z przeszłości? Za to dziś jesteście szczególnie wdzięczni waszym rodzicom. I z drugiej strony
czego wam najbardziej w waszym domu, w rodzinie brakowało, co was najbardziej poraniło. Druga sprawa, czy trzeba jeszcze kogoś przekonywać, że tak naprawdę jedynym sposobem wychowania jest świadectwo własnego życia? Daj przykład, nie wykład. I ten też się podzielcie, jak wam to wychodzi? A co to znaczy ten przykład? Co w tym przykładzie jest najistotniejsze? Dzieci potrzebują najpierw kochających się rodziców. Tę waszą miłość muszą widzieć, słyszeć i czuć. I nie mam tu żadnych podtekstów dwuznacznych. Sposób odzywania się małżonków, wzajemna pomoc, dbanie o siebie, spacery, randki małżeńskie, rozwiązywanie problemów czy konfliktów. To jest jeden z warunków trwałości małżeństwa i rodziny, w której dzieci przychodzą na świat, żyją i dojrzewają. Chodzi o stworzenie bezpiecznego, stabilnego, spokojnego i jak tylko możliwe, pewnego domu. I w tym domu konieczna jest realizacja prawidłowej, spójnej hierarchii wartości, określony światopogląd. To buduje niezbędny w wychowaniu autorytet matki i ojca. Mówienie rodzicom na ty niczego dzieciom nie ułatwia. Kolejne wyzwanie to integralność rodziny, czyli święte razem rodziców i dzieci. Kwestia wyjazdów zagranicznych, dodatkowych prac, świątek, piątek, niedzielę. Po co? Za jaką cenę? Proszę się przyjrzeć waszym klasom, jak dzieci pójdą do szkoły. Ilu z nich może powiedzieć, że tato, mama w domu, że właśnie mają normalną rodzinę. Wreszcie kluczem do szczęścia rodzinnego jest niewątpliwie coś tak oczywistego, jak codzienny dialog wszystkich domowników. A tym miejscem integrującym jest niewątpliwie stół. Dalej, ochrona przed zatruciami środowiska naturalnego i nienaturalnego. To już troszkę wspominałem w kościele, na mszy świętej. Wreszcie, tylko mnie kochaj. Święty Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał, musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni nie wymagali. I proszę was, postawienie sprawy tak, ty się tylko ucz, dziecinko, córko, synku, ja od ciebie nic nie chcę. To jest koniec sprawy. Dzieci szybko rosną, usamodzielniają się. Mają prawo szukać swoich dróg życia, samorealizacji, powołania. Warto im wpoić program maksimum wolności, ale też maksimum odpowiedzialności. Ponieś osobiście koszty swoich wyborów. Dalej, wszystko z pomocą Bożą jest możliwe do wykonania. Ja patrzę na was i myślę sobie, Panie Jezu, czy ja bym dał radę 6 dzieci, kiedy to od rana do wieczora potrzebują tego ojca, matki, a jednak wydajecie radę. Czyli Pan Bóg tę łaskę daje. To nie jest tak, że to się nie da, tylko mnie kochaj. No i oczywiście najważniejszy prezent, jaki możecie dać swoim dzieciom, to jest co? Czas. Czas. Synek klei się do taty. Nie mam czasu, nie mam czasu. Tato, a to, nie mam czasu. Tato, chciałem odejść, nie mam czasu. I wreszcie za którymś razem tato mówi, jak nie odejdziesz ode mnie, to ja zwariuję. I zamkną cię w tym zakładzie? Tak. A mogę cię tam odwiedzić, bo tam będziesz miał czas dla mnie. To jest logika dziecka. Nie wygracie z nią. Daj mi czas, nie chowaj się. Ani za ekran, ani za pracę, ani za jakieś inne zewnętrzne rzeczy. Daj czas. I drodzy rodzice, żebym ja nie zapomniał, bo to już czeka z plezora bierze. W każdym razie jedno wam powiem. Oby wasze dzieci mogły powiedzieć to, co ja mówię po latach o swoich rodzicach, a zwłaszcza o swoim ojcu, bo on zmarł, jak już wiecie, bardzo dawno temu. Chciałbym być w każdym calu taki jak on. I to jest chyba największe podsumowanie jego działalności. Była bieda, no bo była. Do partii się nie zapisał, no to siłą faktu miał z głowy pewne rzeczy, prawda? Ale ja wiem, że zostawił nam największy skarb. I kiedy zrobili mnie tym ojcem głównym seminarium, ja myślę sobie, ludzie, przecież nie mam pojęcia, o co tu chodzi.
ale wiem, jak powinien wyglądać ojciec. I właśnie dlatego życzę wam, żeby ta południowa godzina spotkania w grupach, zacznijcie aniołem pańskim i potem właśnie spróbujcie, może jakoś nie ktoś to tak poprowadzi, żeby się każdy odezwał w tej grupie. I pamiętamy, że dzielenie się w grupie zakłada zaufanie i zakłada szczerość, ale też dyskrecję. Dyskrecję, bo zaufanie za zaufanie, czyli nie oceniamy, nie krytykujemy. Ktoś ma swoje zdanie, ma do niego prawa, więc nie nokautujemy go swoimi argumentami. Umiemy słuchać i niech te spotkania właśnie w tych waszych grupach małych przyniosą błogosławione owoce. To już was nie męczę, dziękuję za cierpliwość. I teraz jeszcze może tylko proszę, żeby sobie każdy jedną kartkę wziął tutaj z tym, co mówiłem na początku, prawda? Żeby się jakoś ustosunkować do tego. No i potem oczywiście będziecie mieli w piątek czy w sobotę, jak będzie podsumowanie rekolekcji, będziecie mieli do czego się odnieść. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Maryjo, Stolico Mądrości, do zobaczenia przy obiedzie dla tych, którzy przeżyją te doświadczenia. Chyba ogłoszenia są, proszę bardzo.